Cześć, z tej strony Łukasz. Witajcie na naszym kunapowym kanale. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o kolejnej wbudowanej funkcji w Kunap. Ten odcinek będzie jednak skierowany tylko do użytkowników urządzeń marki Apple. MacBooków, Maców, Maców, Maców Mini, iMaców i Ponieważ w dzisiejszym odcinku skupimy się na funkcji Time Machine, którą znajdziemy w urządzeniach QNAP. Generalnie rozwiązania marki Apple, głównie tutaj chodzi o komputery, posiadają wbudowany system wykonywania kopii zapasowych, który nazywa się właśnie Time Machine. Takie kopie zapasowe możemy wykonywać na urządzenia zewnętrzne, czyli na przykład na jakieś dyski USB podłączone do komputera, ale również możemy wykonywać do zasobów sieciowych. No i przez lata Apple oferowało swoje własne urządzenie do przechowywania takich kopii zapasowych. Nazywało się one Time Capsule, miało różną pojemność, no i mogliśmy takie urządzenie zakupić. Jednak miało ono jeden minus: było tak naprawdę tylko i wyłącznie e, miejscem, gdzie przechowujemy kopie zapasowe, nie mogliśmy wykorzystać go do innych celów. No i tutaj z pomocą przychodzi Kunap. Jak już e, mam nadzieję, wiecie z naszego kanału, Kunap oferuje bardzo wiele różnego typu funkcji, które możemy wykorzystywać. No i taka funkcja, backup, obsługi backupu Time Machine jest jedną z wielu, którą znajdziemy w Kunapie. Nie trzeba za nią dodatkowo płacić. Nie wymaga ona bardzo zaawansowanej konfiguracji. Tak naprawdę wystarczy kilka kliknięć myszą i możemy wykonywać backupy naszych komputerów na Kunapa. No i tutaj pojawia się jedna zasadnicza kwestia. W przypadku Kunapa mamy możliwość skonfigurowania backupu Time Machine na dwa sposoby. Pierwszy jest bardzo prosty i opiera się po prostu o uruchomienie serwera Time Machine na Kunapie. No i w tym momencie każdy komputer, który działa w tej samej sieci, jest w stanie wyszukać taki serwer i rozpocząć zapisywanie na nim backupów. Jednak co w sytuacji, gdy mamy wielu użytkowników albo różne komputery i chcielibyśmy jakoś odseparować od siebie te backupy? Przy standardowej funkcji time machine nie będzie to możliwe, jednak już od pewnego czasu systemy MacOS obsługują możliwość wykonywania backupu time machine do udziałów sieciowych zgodnych z SMB3. I właśnie tę funkcję również możemy wykorzystać w kunapie, aby w takich folderach udostępnionych zapisanych na kunapie móc zapisywać kopie bezpieczeństwa naszych komputerów i laptopów. Oczywiście ten mechanizm nie be, od strony komputera nie będzie się niczym różnił od używania na przykład dysku zewnętrznego czy hmm, Apple'owej Time Capsule, ponieważ z punktu widzenia Maca mamy zasób, do którego komputer wykonuje Backup. Natomiast jeśli chodzi o konfigurację po stronie kunapa, będziemy musieli wybrać jedną z dwóch, tę, która najbardziej będzie nam odpowiadała. Pamiętajcie również, że tutaj nie mamy jakichś specjalnych ograniczeń co do urządzenia. Nawet małe urządzenia dwudyskowe, kunapy obsługują Apple Time Machine. A więc na takich małych urządzeniach również możemy zapisywać kopie bezpieczeństwa z komputerów, na których pracujemy. A więc zacznijmy od konfiguracji i rozpoczniemy od konfiguracji tej pierwszej funkcji, a więc wykonywania backupu do serwera time machine, uruchomionego tak naprawdę dla pojedynczego komputera. Uruchomionego w ramach aplikacji Hybrid Backup Sync. Na potrzeby tego odcinka mam przygotowany model QNAP TVS 472XT. Tak naprawdę, jedyne co skonfigurowałem przed dzisiejszym odcinkiem, to stworzyłem przestrzeń dyskową, abyśmy mieli gdzie zapisywać backupy. Poza tym, konfiguracja jest, można powiedzieć, absolutnie czysta. No i tutaj w systemie znajdziemy aplikację HBS-3 Hybrid Backup Sync, w której tutaj. Pierwsze informacje się pojawiają, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to świeża instalacja systemu, a więc to wyłączymy, ponieważ nie jest nam to potrzebne. Jakieś powiadomienia systemowe też na razie powyłączamy. No i zostaniemy przy Hybrid Backup Sync. 3. Tutaj w usługach znajdziemy opcję Time Machine. W przypadku Time Machine mamy możliwość skonfigurowania dwóch typów albo lokalne, Konta nas albo udostępnione konto Time Machine. No i tutaj wychodzi ta, ta różnica, ponieważ jeśli wybierzemy opcję pierwszą, czyli lokalne konta nas, będziemy wykonywać backup do wskazanych katalogów, które utworzymy na nasie przy użyciu nazw użytkowników, które. Stworzymy dla całego systemu. Natomiast jeśli wybierzemy opcję udostępnione konto Time Machine, w tym momencie będziemy mieli zdefiniowanego z góry użytkownika, jego nazwa to będzie Time Machine. Musimy ustawić dla niego hasło, wskazać wolumin, na którym backup będzie zapisywany, oraz określić pojemność albo bez ograniczeń, albo możemy górny limit zapisywanych backupów tutaj określić. A więc ustawimy hasło. Zostawimy jeden wolumin, który na tym urządzeniu jest skonfigurowany, no i ustawimy maksimum, niech będzie to na przykład 1024 GB, czyli 1TB danych z backupu mojego komputera mogę zapisać właśnie na tym nasie. Zastosujemy zmianie, zmiany. No, i tutaj zwróćmy uwagę, że system poinformował nas, że jeszcze zostanie wprowadzona pewna zmiana w protokole SMB, ponieważ zostanie on podwyższony i w tym momencie będzie najniższa wersja protokołu SMB, która będzie wykorzystywana przez nas, a to będzie 2.1. To wiąże się z pewnymi wymogami, ale również kwestiami bezpieczeństwa. Najwyższa obecnie wersja to wersja 3. I właśnie z tej wersji będziemy korzystać, ale w przypadku tej drugiej opcji wykonywania backupów. Ok, zmiany zostały wprowadzone i pojawiła się zakładka kopie zapasowe. W tym momencie widzimy pustą listę, natomiast na bieżąco, gdy backupy komputera będą tutaj zapisywane, zobaczymy informacje o takim backupie. No i teoretycznie możemy w tym katalogu zapisywać backup kilku komputerów, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa. No, jest to trochę wątpliwe, ponieważ no jeśli komputery należą do nas, możemy z tego skorzystać. Jeśli tutaj są komputery kilku różnych użytkowników, lepiej je od siebie zupełnie oddzielić. No, ale na razie zostajemy przy tym trybie Time Machine. No i teraz, co musimy zrobić, aby skorzystać z opcji Time Machine na Macu? No, musimy ją po prostu uruchomić. W ustawie, w preferencjach systemowych znajdziemy Time Machine, no i tutaj mam już jeden dysk skonfigurowany, jest to dysk USB podłączony do mojego komputera, natomiast teraz chciałbym dodać również funkcję backupu sieciowego. A więc klikamy opcję Wybierz dysk, no i pojawił się od razu na liście TM Backup na TVS472 Time Machine, a więc... Backup, a więc pojawił się serwer, który przed chwilą uruchomiłem. Możemy oczywiście skonfigurować opcję szyfrowania backupów, które będą na nim zapisywane. Klikamy Użyj dysku. No i w tym momencie jeszcze taka ciekawostka: na Macu oczywiście można wykonywać backupy Time Machine do kilku lokalizacji. Możemy zarówno na dysk zewnętrzny oraz na dysk sieciowy. Ja używam obu, a więc zostawię tę opcję Użyj obu. Następnie mamy informację, że próbujemy połączyć się z serwerem. No i musimy tutaj podać parametry do połączenia z serwerem. Nazwa użytkownika to Time Machine. No i hasło takie, jak ustawiłem. Klikamy Połącz. No i musimy ustawić dodatkowo hasło do, hasło do zaszyfrowania backupu. Gdybym wcześniej nie zaznaczył tego checkboxa szyfruj, szyfruj backupy, no to tego hasła nie musiałbym tutaj podawać. No ale zaznaczyłem. A więc ustawiam hasło, zaszyfruj dysk. No i rozpoczyna się przetwarzanie tego zadania. Backup się rozpocznie, będzie wykonany przez, przez mój komputer. No i w tym momencie komputer jest podłączony. Do sieci 1 gigabit Ethernet, więc no maksymalnie z taką prędkością 120 12, 120, 120 kilku MB na sekundę ta kopia będzie się mogła wykonywać. Oczywiście pod warunkiem, że inne działania w sieci nie będą wykonywane. Jak taki backup możemy przyspieszyć? Jeśli korzystamy z Maca wyposażonego w port 10 GB Ethernet, a więc na przykład korzystamy z nowego Maca, z nowego Maca, albo korzystamy z Maca Pro. Wtedy możemy podłączyć komputer bezpośrednio przewodem 10 GB Ethernet do naszego kunapa, jeśli kunap wyposażony jest w taki port, albo możemy podłączyć wszystko do jednego wspólnego przełącznika. No i takich przełączników, oczywiście, w naszej ofercie znajdziecie sporo. Na pewno zachęcam do zapoznania się z serią e, przełączników desktopowych, na przykład QSW M4088C. E, jeśli potrzebuje. Zarządzanego przełącznika, jeśli nie zarządzanego, to na przykład przełączniki QSW 21044T, które posiadają 4 porty 2,5 Ethernet oraz 1, oraz dwa porty 10 GB Ethernet i wtedy jesteśmy w stanie znacząco przyspieszyć działanie, działanie naszej sieci, a tym samym również wykonywanie backupów. Pamiętajcie również, że w przypadku nowych Maców Mini możemy zakupić zasilacz z portem 10 GB Ethernet a więc wtedy te backupy jeszcze szybciej mogą. Być wykonywane, jak również możecie skorzystać z naszych adapterów 10 GB Ethernet na port Thunderbolt i znacząco przyspieszyć proces przesyłania danych przez sieć, w tym wykonywanych kopii bezpieczeństwa. No dobrze, ale powiedziałem, że to jest jedna opcja, która pozwala. Na wykonanie, na uruchomienie serwera backupu, do którego będą wykonywane kopie zapasowe z wszystkich komputerów w jedno miejsce przy użyciu jednego konta użytkownika. Na no co gdybyśmy chcieli skorzystać z kilku kont użytkowników, chcielibyśmy odseparować od siebie backupy z różnych komputerów, różnych użytkowników. Czyli na przykład jeśli w firmie mamy cztery osoby pracujące na makach zajmujące się grafiką albo wideo, no to w tym momencie każda może mieć swój niezależny katalog, w którym w którym zapisywane będą backupy przy użyciu różnych nazw użytkowników. No i żeby coś takiego zrobić, musimy wyłączyć, musimy skonfigurować Konta użytkowników, musimy utworzyć katalog, gdzie te backupy będą zapisywane, jak również w, w samym Kunapie w funkcji Time Machine w ustawieniach, zmienić tutaj ustawienia, aby również lokalne konta nas były obsługiwane. A więc zobaczmy teraz, jak to zrobić, ponieważ ten backup trwałby dosyć długo. Ja go anuluję i e, usunę ten, ten dysk. Nie będziemy go używać i również po stronie kunapa tę funkcję wyłączę. A zostaniemy przy lokalnych kontach nas. A więc w tym momencie widzimy informację, że musimy mieć włączone usługę AFP, a więc Apple File Protocol i SMB3 jako najwyższą obsługiwaną wersję protokołu SMB. Tak więc system w tym momencie wprowadzi niezbędne zmiany, a my będziemy musieli skonfigurować użytkowników, katalog i uprawnienia. Ok, a więc po kolei, w panelu sterowania Przejdziemy do użytkowników, i tutaj utworzymy dwóch nowych użytkowników. Jeden użytkownik to będzie Łukasz. A drugi użytkownik to będzie na... No, oczywiście hasła które tutaj, u, to, tutaj u, używam to proste hasła ponieważ na potrzeby prezentacji w zupełności wystarczą następnie przejdziemy do folderów współdzielony no i utworzymy nowy katalog pierwszy folder współdzielony będzie się nazywał Mac backup Łukasz. Ustawimy uprawnienia dla mojego użytkownika. No i zjeżdżamy w widoku na sam dół, gdzie widzimy opcję ustaw folder jako program kopii zapasowych programu Time Machine Macos. Zaznaczamy tutaj Checkboxa, klikamy przycisk utwórz, OK. I w tym momencie ten folder będzie przeznaczony na potrzeby backupów. I tutaj bardzo ważna kwestia, jeśli nie zaznaczymy tego Checkboxa, Nasz Mac nie będzie w stanie korzystać z funkcji Time Machine, właśnie w takim katalogu. Możemy zrobić jeszcze jedną bardzo e, przydatną opcję, a mianowicie skorzystać z funkcji przydział, czyli kwota. Po włączeniu kwoty możemy ustawić maksymalny rozmiar przestrzeni dyskowej. E, która będzie do dyspozycji dla każdego użytkownika. Jednak po ustawieniu takiej ogólnej kwoty możemy ją zmienić per użytkownik. No i chciałbym, żeby zarówno mój łukasz, jak i kunap mieli limit 500 GB. Oczywiście możemy tutaj tworzyć innych użytkowników typowo na potrzeby backupu, i wtedy warto zmienić ich kwoty. Tak, żeby na przykład użytkownik podstawowy. Miał, nie miał w ogóle limitów. Żebyśmy na przykład kiedyś nie zdziwili się, chcąc zapisać więcej plików na kunapie i się okaże, że nie można. A, dedykowany, a dedykowane konto użytkownika na potrzeby time machine miało na przykład tylko te 500 GB. Konta i katalogi mamy już skonfigurowane, a więc teraz w Finderze wybieramy opcję Idź, połącz z segwerem, bądź w uruchomionym Finderze klikamy po prostu Command K. No, i tutaj wpisujemy dwa, SMB dwa slasze 1921680187, to, ponieważ to jest adres IP mojego e, serwera. Klikamy połącz, jeszcze raz połącz, no i musimy podać nazwę użytkownika z hasłem, jak, jakiego używaliśmy, a więc Łukasz, moje hasło połącz, no i wskazuje katalog, w którym chcę zapisywać backupy tego Maca. Więc Mac, backup Łukasz, klikam OK. Katalog został otwarty, no i w tym momencie znowu przechodzimy do preferencji systemowych, Time Machine, wybierz dysk, no i tutaj powinien się pojawić również e, zamapowany, również otwarty katalog Mac Backup Łukasz. Klik, możemy zaszyfrować backupy, no i użyj dysku. I podobnie jak wcześniej, możemy zadecydować, czy oba katalogi mają być używane, czyli zarówno ten sieciowy, jak i na dysku zewnętrznym, czy tylko jeden. Ja znowu wybiorę obie opcje. No i musimy tutaj podać nazwę i hasło użytkownika dostępu do Time Machine, a więc jeszcze raz to samo, co wcześniej skonfigurowaliśmy dla użytkownika Łukasz na nasie. No i znowu, ponieważ chcę zaszyfrować backupy, pisuję hasło szyfrowania. Dla tego backupu, no i czekamy na wykonanie kopii bezpieczeństwa mojego komputera. No, oczywiście, tutaj czas, który będzie potrzebny do wykonania takiego backupu, jest dosyć długi. Możemy wymusić utwórz backup teraz. No, i rozpocznie się tworzenie backupu, które w zależności od ilości danych, wielkości dysku, będzie trochę trwało. Jak widać, powyżej w katalogu sieciowym już pojawił się plik, ma rozszerzenie Sparse Bundle. Jest to oznaczenie backupu z komputerów Apple. No, i w tym momencie, gdy zakończy się tworzenie tej kopii bezpieczeństwa, będzie można z takiego backupu już, już korzystać, no i wtedy. Po prostu będzie można z poziomu Maca przejść do time machine. Tak samo, jak gdybyśmy zapisywali ten backup na dysku zewnętrznym. No i teraz zostawimy ten komputer. Tutaj backup może się wykonywać. A skonfigurujemy e, kopię, aby mogła być zapisywana na drugim e, komputerze, e, aby, z, aby drugi komputer mógł, być za, mógł zapisywać backupy również e, tutaj na nasie. A więc musimy zacząć od pierwszej kwestii, czyli znowu w panelu e, sterowania utworzymy nowy folder współdzielony. Będzie on się nazywał mac backup W Zmienimy ustawienia uprawnień, a więc w tym momencie użytkownik Kuna będzie miał uprawnienia. No i musimy pamiętać o tym ostatnim checkboxie, o tej ostatniej funkcji ustaw folder jako program kopii zapasowej programu Time Machine. Klikamy utwórz, ok. No i w tym momencie będzie już ten zasób przygotowany do obsługi przez Time Machine. Natomiast zmienię kwotę dla mojego użytkownika Kuna z 500 GB będzie to 1024 GB, więc terabajt przestrzeni na potrzeby backupy z drugiego komputera. No i w tym momencie musimy wykonać dokładnie taką samą kombinację kroków jak przed chwilą. A więc znowu w Finderze połącz serwerem. Tutaj podajemy SMB. W slash slash I znowu ten sam adres, a więc w moim przypadku 187, połącz z Mac Backup kunab, OK. Tutaj wcześniej już podałem konto użytkownika i jasło, dlatego nie zobaczyliśmy pop-upu. No i znowu musimy przejść do preferencji systemowych, Time Machine. No i tutaj znowu, jak widać, mam dysk twardy USB, z którego korzystałem na tym komputerze. Wybierz dysk i powinniśmy zobaczyć tym razem katalog Mac Backup Kunap, a więc pod tym samym adresem, ale inny katalog niż ten, który widzieliśmy wcześniej. Klikamy Użyj dysku, w moim przypadku Użyj obu, no i muszę znowu podać dane dostępowe do tego katalogu, a więc Kunap i hasło, które ustawiłem. I jak widać katalog pojawił dysk. Pojawił się na, na liście obsługiwanych dysków Time Machine, to oczywiście jest katalog na Kunapie. No i tutaj znowu możemy wymusić wykonanie backupu naszego dysku już teraz. Jeśli przejdziemy do katalogów na Kunapie, no to Mac backup Łukasz, zobaczymy Mac Mini Lux Bundle, to jest nazwa mojego komputera i cała struktura plików i katalogów stworzonych przez Time Machine, natomiast w Mac backup Kunap za chwilę również pojawią się odpowiednie katalogi, gdy tylko na laptopie zainicjuje się w pełni tworzenie tej kopii bezpieczeństwa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby te backupy były wykonywane w pojedynczym folderze udostępnionym, ponieważ i tak później będą one rozdzielane na Katalogi dla każdego komputera z osobna, no ale wtedy musimy nadać uprawnienia do katalogu wszystkim użytkownikom, albo, albo wszyscy użytkownicy korzystają z jednego konta, co oczywiście jest mniej bezpieczne. Natomiast w przypadku takim, jak pokazałem, użytkownik, każdy może mieć swoje konto użytkownika, ma swój katalog na backupy i jest ten katalog zupełnie niezależny od pozostałych osób, które korzystają w tym momencie z komputera czy z serwera. Ok, na laptopie ten backup, się będzie, ten backup będzie się inicjował dłużej, ponieważ jestem podłączony tylko do sieci Wi-Fi. Oczywiście, gdybym przełączył się na sieć przewodową, trwałoby to zdecydowanie szybciej. Dlatego, tak jak mówiłem troszkę wcześniej, warto poznać przełączniki 10 gigabit Ethernet QNAP. Warto podać, poznać adaptery, które możemy wykorzystać z komputerami Apple adaptery Thunderbolt do 10 GB Ethernet. Mamy w ofercie dwa takie adaptery. Pierwszy to QNA T310G1T. Jest to adapter 10 GB Ethernet na Thunderbolt 3 w takiej dosyć eleganckiej metalowej obudowie. I tutaj podłączamy adapter do sieci 10 GB Ethernet przy użyciu złącza NBAST, T, a więc popularnej skrętki, czyli przewodu um, zakończonego wtykami AG 45, Natomiast drugi adapter to QNA T, 310G1S, on z kolei wykorzystuje do pracy połączenia SFP+, a więc albo przewodem DAC bezpośrednio do switcha, albo przy użyciu wkładki SFP+, możemy podłączyć do sieci bezprzewodowej już światłowodowo. Jeśli chodzi o kwestie yy, różnic, tak naprawdę poza medium transmisyjnym dużych różnic tutaj nie odczujemy. Wszystko zależy od sieci, którą mamy skonfigurowaną w firmie czy w domu. Jeśli korzystamy z sieci przewodowej, wykorzystującej przewody miedziane, no to wtedy oczywiście ten adapter z końcówką T. Przy czym obydwa adaptery podłączone są do portu Thunderbolt 3, a więc wszystkie nowe laptopy czy komputery produkcji Apple. Z tego portu, korzy w ten port są wyposażone, a więc możemy cieszyć się dużo szybszym przesyłaniem danych. Oczywiście ten adapter nie tylko musi być, może być wykorzystywany do tworzenia kopii bezpieczeństwa, ale również do e, korzystania z zasobów NASA. Tak więc, jeśli zajmujecie się tworzeniem, jakiego, tworzeniem wideo, obróbką wideo, no to w tym momencie materiały wideo mogą być zapisane bezpośrednio na kunapie. Nie musimy ich kopiować na lokalny dysk, który często w, w makach jest stosunkowo mały. Podsumowując, serwer Time Machine, czy, który uruchamiamy na Kunapie, jest funkcją dostępną tak naprawdę na niemal wszystkich modelach w naszej ofercie. Wszystkie Kunapy korzystające z systemu QTS czy QTS Hero mogą być serwerem dla backupów z Waszych komputerów. Funkcja dostępna jest za darmo, jest bardzo prosta do skonfigurowania, jak widzieliście przed chwilą, tylko tak naprawdę wymaga dodatkowej przestrzeni. Jednak wygoda, którą zyskujemy, nie musząc podłączać się za każdym razem dysku USB do naszego komputera, na pewno będzie przez Was doceniona. Tym bardziej, że niezależnie od tego, czy backup wykonujemy siecią przewodową, czy bezprzewodową, zyskujemy pewne zabezpieczenie. Gdybyśmy utracili jakieś dane, gdybyśmy y, usunęli jakieś pliki, gdybyśmy mieli uszkodzony dysk w komputerze, no to. Dane nie zostaną uszkodzone, będzie można je zawsze przywrócić. Tutaj warto zapamiętać jeszcze jedną ważną cechę kunapa, a mianowicie wykonywanie migawek. Jeśli przejdziemy do pamięć masowa i migawki, to dla woluminu, na którym zapisywane są backupy, warto włączyć mechanizm tworzenia kopii migawkowych. A więc przechodzimy do, a więc zaznaczamy wolumin. Przechodzimy do kopia migawkowa menedżer kopii migawkowych. No i tutaj włączamy harmonogram tworzenia kopii migawkowej, aby codziennie taka kopia dodatkowo się wykonywała. Dzięki temu mamy pewność, że gdyby. Coś stało się z plikami na nasie, na przykład z poziomu jakiegoś komputera, wdarłby się ransomware i zaczął szyfrować pliki, gdybyśmy przypadkiem jakieś katalogi usunęli. Na to dodatkowe zabezpieczenie również mamy po stronie snapshotów wykonywanych przez Kunapa. No a tutaj znowu podobnie jak w przypadku Time Machine. Generalnie każde urządzenie, które jest obecnie w naszej ofercie, pozwala wykonywać śmigawki i tym samym dodatkowo zabezpieczyć. Wasze najcenniejsze dane. To wszystko na dzisiaj. Nie będziemy czekać, aż ten backup się wykona, ponieważ kopia tutaj obejmuje 153 GB. Według szacunków zostało jeszcze około godziny, a więc nie będziemy czekać, aż ten cały proces się zakończy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.